Mamy do czynienia z jednym z najcenniejszych obiektów w zbiorach Muzeum Narodowego, a dokładnie rzecz biorąc Gabinetu Rycin i Rysunków Muzeum Narodowego w Warszawie, z dużą, okazałą, bardzo piękną i pięknie oprawioną akwarelą Hubert Roberta, jednego z najwybitniejszych artystów francuskich drugiej połowy XVIII wieku. Podczas pobytu we Włoszech, bo był nie tylko w Rzymie, ale jeździł po całych Włoszech, robił rysunki z Neapolu, z Kampanii, z okolic Rzymu. Były to przede wszystkim rysunki robione sangwiną. To zresztą jest zrozumiałe, dlatego że sangwina, czyli inaczej mówiąc czerwona kredka, była wygodniejsza w użyciu w plenerze. To po prostu wystarczyło wziąć blok papieru i pudełko tych kredek, często była to kredka czarna i kredka czerwona, czyli sangwina. Czasami brano białą kredkę, którą oddawano blask światła i poruszając się po terenie, rysowano to, co było godnego zauważenia. Rysunek to niezależna forma wypowiedzi artystycznej, ale również metoda pomocnicza, baza dla malarstwa, rzeźby i również filmu. Czyli wchodzi w grę zarówno rysunek kredką, rysunek węglem, rysunek ołówkiem, piórkiem, tuszem i akwarela. Trochę inaczej jest we współczesnym rysunku, ponieważ artyści eksperymentują zarówno z narzędziami, formą, jak i podłożem. Podłożem może być ściana, śnieg, lód, a nawet własne ciało. Współcześnie artyści używają podobnych narzędzi, jak ich koledzy w XVIII czy XIX wieku, chociaż same techniki rysunkowe nieznacznie ewoluowały. Dziś w każdym sklepie plastycznym można kupić sangwinę i białą kredkę, ale są pewne mody i to nie jest technika, która aktualnie jest wśród ulubionych technik studentów. Raczej rzadko można spotkać studenta, który rysuje na przykład techniką trzech kredek. Znacznie bardziej popularną techniką będą flamastry czy kolorowe kredki. Wciąż w użyciu jest węgiel czy ołówek, ale też technika lawowania, chociaż w nieco innej niż kiedyś formie, ponieważ nie występuje już w towarzystwie sangwiny, czarnej kredki czy rysunku piórkiem, lecz samodzielnie, niezależnie. Każdy rysunek to rodzaj układów współrzędnych, złożony układ odległości i kierunków. Dobre pomiary naszego obiektu czy kompozycji gwarantują prawidłową sztukę i przede wszystkim to, co nazywamy podobieństwem. Jest na to bardzo prosta metoda, wystarczy zwyczajny ołówek i nasza ręka. Każdy rysunek w zasadzie zaczynamy od pomiaru. Ręka musi być prosta, nie możemy jej zginać. I szukamy pewnego modułu odległości, na przykład szerokości krzesła. Kiedy wybierzemy ten moduł, tą określoną odległość, stanie się ona dla nas narzędziem dla następnych pomiarów. I w ten sposób możemy na przykład zmierzyć wysokość krzesła. Komponowanie w rysunku przypomina kadrowanie w filmie czy w fotografii. Możemy sobie przygotować prostą ramkę, która podpowie nam, co jest interesujące w naszej kompozycji, ale możemy też użyć naszego własnego ciała. W ten sposób składając dłonie. Oczywiście możemy przygotować kompozycję w kwadracie, może być horyzontalna, może być wertykalna. To są bardzo ważne decyzje wpływające na ostateczny kształt rysunku. To, co sprawia, że rysunek jest indywidualny, co dzisiaj jest bardzo pożądaną jego cechą, to kreska. Każdy z nas ma, tak jak ma indywidualny charakter pisma, tak samo jest z kreską w rysunku. Kreskę różnicujemy za pomocą nacisku, precyzji czy też szybkości rysowania. Jak patrzymy na akwarelę, taką jak ta, jak widok Willi Włoskiej, to widzimy plamę barwną, tutaj w tonacji z dominantą czerwieni, różów, takich barw rdzawych, błękitów, czegoś na pograniczu zieleni i żółci. I na tym widzimy taką koronkę liści, zarysów, konturów itd.
I ktoś mógłby, nie wiedząc, myśleć, o tak, naprzód się rysuje tą całą konstrukcję piórkiem, a potem się ją podmalowuje pędzelkiem i akwarelą. Otóż nie, jest wprost przeciwnie. Naprzód trzeba tą całą konstrukcję barwną stworzyć, czyli to wymaga bardzo doświadczonej ręki i dużej dozy wyobraźni, a potem uzupełnić ten detal, który nadaje dodatkowych kształtów. I to na tym polega umiejętność. I my, którzy zachwycamy się akwarelą angielską z drugiej połowy XVIII wieku, ona się składa z samej plamy barwnej, wydaje nam się ona taka mistrzowska. Również ci akwareliści, tak jak Hubert Robert, którzy posługiwali się i akwarelą, i pędzlem, farbą kładzioną pędzlem, często na lekko zwilżonym papierze, i potem rysowali te wszystkie drobiazgi piórem, musieli, przystępując do działania, mieć świadomość tego, do czego dążą, czyli całej kompozycji.